Przed kamerą GKS-u Tychy TV nowy zawodnik GKS-u Jakub Świerczok. Dzień dobry. Witam wszystkich. Kuba, oficjalnie witamy w Tychach. Tutaj się urodziłeś, ale nigdy w GKS-ie Tychy nie zagrałeś. No tak, wszystko jakoś się to tak potoczyło, że nigdy nie miałem okazji tutaj zagrać. Teraz nadszedł ten moment, no i myślę, że będzie wszystko w porządku. Miałeś propozycje z innych klubów. Co skłoniło Cię do gry w GKS-ie Tychy? Co Cię przekonało do występu tutaj? No tak, pojawiło się parę propozycji, ale myślę, że tutaj jest bardzo perspektywiczny klub, nowy stadion, kibice, no a przede wszystkim jestem stąd, więc myślę, że jakoś to miało największe znaczenie. Prezes Grzegorz Bednarski powiedział, że szukamy zawodników, którzy mają walkę w genach i którzy nie boją się ciężkiej pracy, i Ty jesteś chyba taką gwarancją tego, że właśnie tak będzie. No, myślę, że się nie pomyli co do tej kwestii. Pierwszym nowym zawodnikiem był Jakub Kowalski, który ma za sobą występy i w Ruchu Chorzów, i pod Beskidziu Bielsko-Biała. Ty chyba z aklimatyzacją nie będziesz miał problemów, bo pewnie wielu zawodników GKS-u Tychy znasz doskonale. No tak, paru chłopaków tutaj znam, z paroma nawet grałem w jednej drużynie. Dzisiaj jestem po pierwszym treningu, chłopaki dobrze mnie przyjęli i myślę, że wszystko będzie dobrze. Będziesz grał z numerem 10, to taki numer, który na zawsze zobowiązuje. No tak, w wielu klubach grałem z tym numerem, tutaj też myślę, że uniosę ten ciężar. Pewnie pamiętasz stary stadion GKS-u Tychy. To jest Twoja pierwsza wizyta na tym nowym obiekcie? Nie, byłem tutaj kiedyś na meczu w drugiej lidze na początku sezonu. Stadion robi naprawdę wielkie wrażenie. Masz 23 lata, ale jesteś zawodnikiem no już bardzo doświadczonym. Występy w Polonii Byto, m.in. Piast Gliwice, Zawisza Bydgoszcz, no i niemiecki Kaiserslautern. No CV całkiem bogaty. No tak, ale ja nie patrzyłbym w przeszłość. Bardziej skupiłbym się teraz na tej raźniejszości i na tym, co jest teraz. Jak spoglądasz w przeszłość, to żałujesz tego wyjazdu do Niemiec? Nie, ja myślę, że to mnie wiele nauczyło, ten wyjazd, i tego, czego tam się nauczyłem, nikt mi tego nie zabierze, i gdybym mógł wyjechać, to jeszcze raz bym to zrobił. Myślisz, że za kilka lat ponownie wyjedziesz za granicę? Że Tychy to będą tak jednym z przystanków? No taki jest mój cel, wiadomo. Zawsze mam wysokie ambicje i tak sobie to wyobrażam, że tutaj pomogę zespołowi i zespół pomoże tak samo mnie. Twoim ostatnim klubem był Górnik Łęczna. Pamiętam taki mecz w lutym, zdobywasz 3 bramki przeciwko Koronie Kielce. No ale później nie wszystko chyba się tak potoczyło, jakbyś chciał. No tak, ale ja myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma co wracać do przeszłości. Najważniejsze jest skoncentrować się teraz na grze tutaj. Masz taką opinię trochę zawodnika niepokornego. Tak było kiedyś, to już przeszłość. Czy tutaj kibice mają się czegoś obawiać, czy to raczej już są dawne lata? Nie, ja nie wiem. Myślę, że no jestem jaki jestem, tak? To co ktoś tam mówi, to ja się tym nie przejmuję, a jak będzie, no to zobaczymy w praktyce. Czego zatem Ci życzyć w GKS-ie Tychy? No, króla strzelców ligi i awansu do ekstraklasy. No i tego życzymy. Dziękuję za rozmowę i powodzenia w GKS-ie Tychy. Dziękuję.